Witam Was serdecznie. Wybaczcie, mam cały czas grypę. Miejmy nadzieję, że będę mówił z sensem po moich silnych lekarstwach. Zacznę od tego, że dotąd na wszystkich moich kanałach nie mówiłem nigdy nic o 5G, gdzie, no można powiedzieć, ludzie, którzy zajmują się taką samą tematyką, o której ja mówię, no już zdążyli nagrać po kilka odcinków. Ja nie zrobiłem tego z prostej przyczyny, ponieważ jest wiele sprzecznych opinii, a na dobrą sprawę brak badań. I to nie tylko chodzi o badania, brak badań 5G, ale wszystkich pozostałych czterech generacji oraz telefonów komórkowych. To, co do nas dochodzi, jest niepokojące. Nie da się tego ukryć. Te badania na myszach, tylko wiadomo, to są o wiele mniejsze organizmy, chociaż zapewne dawki są mniejsze, ale zastanawia jedno, że takie badania nie są finansowane, gdzie nie mówię teraz tylko o Polsce i o Gowinie, ale przyjmijmy, że mówimy o szeroko pojętym Zachodzie, gdzie promuje się naukę, tak sobie to nazwijmy, skoro tego się uczą, ale wiemy, o co chodzi, gender, gdzie jest to sprawa typowo teoretyczna, a nie ma badań na temat coś tak fundamentalnego, ponieważ żyjemy wśród wielu fal. Tak? Zaczęło się od radia i potem zaczęło to wszystko inne dochodzić. Jak to jest, że tyle nam mówią o smogu, że tyle nam mówią o ośmieceniu, o plastikach, ale tutaj to, co nam przechodzi przez głowę i przez całe nasze ciało, permanentnie, cały czas, to o tym najwięksi ekolodzy milczą. I teraz dodać do tego należy, że dziwnym trafem ludzie, którzy się tym zajmują, nas uspokajają, kiedy sprawdza się te różne fundacje, to prędzej czy później trafi się do jakiegoś koncernu, więc uważam, że coś jest na rzeczy. Mimo wszystko tutaj pojedziemy troszkę ogólnikami, no powiemy o tej najważniejszej kwestii, która chyba chce być tak bardziej, chcą, żeby ją tak bardziej bokiem przepchnąć, czyli o ponad stukrotnym podniesieniu norm tutaj w Polsce na to promieniowanie. Ja też nie będę tutaj jakimś fachowym znawiennictwem się posługiwał, bo to nie o to chodzi. Tak? Jeżeli w czymś się nie czuję, to po prostu o tym mówię. Ja będę tutaj rozmawiał taki po prostu prosty chłop, tak? Że widzisz, mamy jedną promowaną naukę, z drugiej strony telefony komórkowe są tam z nami, nie wiem, już 30 lat, tak? Nie mówimy tutaj tylko w Polsce. W Polsce z 20 pewnie, a nie robi się na ten temat badań. A to, co się robi, jest niepokojące. Ale żeby tak nie było, to obalę dwa fejki. Dwie wiadomości, które nie są prawdziwe, a które no właśnie tutaj ci wszyscy domorośli znawcy no na sztandarach to nieśli. Co nie znaczy oczywiście, że sam nie jestem zaniepokojony. Zaczynam od samego początku. To tutaj chodzi o to, że mamią nas tym, że coraz więcej pobieramy danych z internetu mobilnie. Że teraz to jest, nie wiem, 3 giga, a tam za kilka lat będzie 85 giga. No i wiadomo, że każda dana, każdy bit, tak sobie to nazwijmy, który jest pobierany, no to generuje jakiś ruch. Tak? Telefon akurat nie łączy się z internetem, no to nie ma tam tego jakiegoś sygnału wysyłanego, a kiedy sobie ktoś ogląda na przykład filmik, no to leci to cały czas. Póki co jest taki pad, jeżeli chodzi o technologię 5G, tym bardziej u nas, ponieważ no PiS-owi zakazali Amerykanie. Tak? To tutaj wszyscy wiemy, starszy brat kiedyś był na wschodzie, teraz jest taki bilokacja na południu i na zachodzie. I póki oni przez kilka lat tutaj z tą technologią nie będą nadrabiali, no to my będziemy się posiłkowali gdzieś tam. Z Nokią mamy chyba jakiś kontrakt czy coś, aż tam Nokia, z tego co widziałem, to oni tam ledwo przędą. No ale powiedzmy, że coś tam się zaczyna robić. Na chwilę obecną chodzi o zwiększenie limitu danych, ponieważ operatorzy komórkowe, sieci komórkowe się zapchają. No i dobrze, i tak jak mówiłem, będę rozmawiał jako prosty chłop. Oni wiedzieli, na jaki rynek wchodzą. Wiedzieli, podpisując tutaj umowy, wykupując te pasma, wiedzieli, jakie są u nas normy. Czyli na przykład pan Biniu prowadzi sobie rzeźnika i powiedzmy, że ma tyle ludzi, tak mu tutaj to dobrze idzie, że on by chciał sprzedawać więcej. Chciałby sobie, no wynajął sobie powiedzmy jednego, dwóch pracowników, ale powiedzmy, że ta klitka nie jest duża, 30 parę metrów
i tam się w trójkę krzątają. I pan Biniu chciałby sprzedawać jeszcze więcej, ale on wie, że mieszka w takim miejscu, że jak sobie otworzy 3 km, 5 km dalej sklep, to tam może nie iść. Więc pan Biniu chciałby, żeby sprzedawać na miejscu. Więc pan Biniu nie może wyłożyć sobie ręczniczków na ziemi i ładnie tam folia, oczywiście, żeby to wszystko było czyste, kocyki i sprzedawać tego mięsa przed sklepem, nie? To tak się nie da. Czyli i nikt dla pana Binia prawa nie zmieni. Sanepidu nikt nie powie, o jak mu się dobrze rozwija, nie naszą gospodarkę buduje. Nie, tutaj oczywiście jest inaczej. Oczywiście to jest wszystko tak sprytnie zrobione, że mamy u nas, będziemy sobie mogli 4K filmy oglądać, będą jeździły samochody autonomiczne, oczywiście tylko ci bogaci będą mogli sobie na to pozwolić. Czajnik będzie do ciebie mówił, lodówka będzie za ciebie robiła zakupy, jakieś takie te sprzęty podsłuchujące, tak, będą mogły się aktualizować i coraz no, podsłuchujące oczywiście, które z tobą rozmawiają, tak, i jako, że nasłuchują ciebie, że kiedy się odezwiesz, żeby tą interakcję rozpocząć, no to one muszą nasłuchiwać cały czas. No a przy okazji naczelnik i jego banda będą słyszeli, co się u nas w domach dzieje, nie tylko 2.4H, ale również w technologii HD. Ja wam powiem tak, jeszcze zostając przy tych przykładach, jeżeli chodzi o jakość filmu, to ja wam powiem tak, dobry film w 480p da się obejrzeć, człowiek na tym nie straci. A największe ile to by nie było, 4K, 8K, to, no to i tak tego się nie da oglądać. To człowiek będzie czuł, że ten czas jest stracony. Jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, po pierwsze, no to co jest jeszcze daleko do sprzedaży seryjnej, tak? To po pierwsze. Po drugie, mogą być problemy, które dopiero się ujawnią i myślę, że oczywiście producentom tych sprzętów nie jest na rękę mówienie tego, ale próby zhakowania tych samochodów. I to nie są jakieś science fiction, jakieś mrzonki, ale jest tutaj przykład sprzed 2 lat, gdzie to nie jest samochód autonomiczny, gdzie to jest Jeep Cherokee. Tutaj będziecie mieli film i artykuł, gdzie oni to pokazują. 2 hakerów, nie do samochodu autonomicznego, po prostu do Jeepa Cherokee, który był podłączony do netu. To oni zhakowali ten samochód i przejęli nad nim kontrolę. No to o czym mówimy? To oczywiście było wszystko w warunkach laboratoryjnych. Czy to nie będzie kolejny biznes, który, no właśnie, o którym będą wyciszane ze względu na koncerny, które chcą ten produkt wepchnąć? Tak jak tutaj nie mówi się o tym promieniowaniu i oddziaływaniu na zdrowie, tak, no właśnie, czy dane, żeby w końcu te badania, te dziesiątki miliardów dolarów, które zostały włożone w badania, no w końcu się zaczęły zwracać. I te sprzęty na początku no będą, pal licho, że kierowca, tak, on sobie takie coś chce kupić, proszę bardzo, on tam będzie się sądził, no ale właśnie, czy to nie będzie dla innych ludzi niebezpieczeństwem, to po pierwsze, no a po drugie, no właśnie, żeby ktoś mógł sobie nie trzymać rąk na kierownicy, żeby mógł sobie, jadąc samochodem, nie patrząc do przodu, a nie chce sobie jeździć taksówką, nie chce sobie jeździć Uberem, czy tramwajem, to te sygnały do tego samochodu będą no, przechodziły przez przechodniów, tak? I nikt nie chce nam powiedzieć, czy to jest dla naszego zdrowia ambiwalentne. Ja jestem pełen niepokoju, kto nam próbuje tutaj to wszystko sprzedać, ponieważ jest to minister zdrowia, Łukasz Szumowski, moim zdaniem osoba skompromitowana, osoba, która już powinna dawno nawet nie tyle, co podać się do dymisji, bo ja sobie zdaję sprawę, że tutaj no, ta nasza polska klasa polityczna tam się chyba nikt do dymisji nie podaje, nawet jak jest złapany na gorącym uczynku, że torba z pieniędzmi mu do samochodu wleciała, to on się nie przyznaje. To jest człowiek, który mówił nam, że źle przechowywane szczepionki, które podawali dzieciom, to jest wszystko okej, że można źle przechowywane szczepionki można dzieciom podawać. To powiedzcie mi proszę, to po co są takie normy? Przechowujmy je gdzieś tam po prostu bez prądu, nie? No, w sensie bez lodówki, gdzieś tam nie sobie na półce leżą w jakiejś piwniczce, będą miały chłód. Po to są te normy, żeby ich przestrzegać. I tutaj nam ten człowiek jakieś ustawki robi, on tam sam się szczepił chyba, ktoś go tam nakuwał, no jakieś po prostu chore sytuacje. I oprócz tego wiceminister cyfryzacji, pan Marek Zagórski, z tego co kojarzę, on nie ma jakiegoś doświadczenia wcześniej, jeżeli chodzi o
tego typu zagadnienia. No chyba, że policzymy, że pracował w telewizji kablowej, że pracował w radiu, że zapewne umie obsługiwać telefon komórkowy, no ale czy na takie doświadczenie tutaj, czy takie doświadczenie nam wystarczy? No po drugie jest to człowiek od Gowina, gdzie jestem tutaj w stosunku do tej partii, która jest zbieraniną z różnych partii, z Platformy Obywatelskiej, to w ogóle nie powinno być przy władzy, tak? I teraz ci panowie nam mówią, że będzie fajnie, że to jest bezpieczne, że niczego się nie obawiajcie. I tutaj jest taki fikołek myślowy, chociaż to jest po części prawda, ale oczywiście jak zwykle w takich przypadkach to bywa, to wszystkiego nam nie powiedzieli. Otóż oni mówią, że to nie jest problem w stacjach bazowych, że problemem jest wtedy, kiedy telefon nawiązuje połączenie i on tam wtedy podczas nawiązywania połączenia, czyli jak jest ten sygnał taki, no to wtedy najwięcej tam po prostu ta energia tam się promieniuje z niego, tak? A jako, że stacji będzie więcej, to będą miały mniejsze natężenie i ten telefon też nie będzie potrzebował mieć takiej mocy, żeby łączyć się z czymś, co jest powiedzmy, no nie wiem, kilometr dalej, tylko z czymś, co jest 200 metrów dalej. Ale, no ja się z tym zgadzam, tak? Ale ja nie wiem, co jest lepsze, co jest gorsze. Czy mieć jedną stację, która powiedzmy, teraz tak sobie szczelam na oko, wysyła czegoś tam 100 jednostek, czy mieć 30, które wysyłają po 20 jednostek, bo tutaj może się okazać tak, że znowu jesteśmy robieni w bambuko. I niestety widać takie podejście, jak nas się tresuje. Otóż mówiłem o tych normach, tak, że teraz będą nam podnosili 100 razy. I oczywiście jak do Polaków podejść, że te normy to jeszcze były za komuny robione, że te normy, które teraz są, to one są tylko w Europie Środkowej, tylko są w byłych republikach radzieckich. Na Zachodzie tam to już tam popodnosili. Z drugiej strony patrząc, co tam się dzieje na Zachodzie, to może to jest to całe szaleństwo, które tam jest spowodowane między innymi jakimiś tutaj niewidzialnymi falami. Oczywiście to jest żart, ale no widzimy, że coś tam się dzieje nie tak z tymi ludźmi. Oczywiście uogólniając, bierze się Polaków, że te normy to nam Rosja ustaliła. Faktem jest, no wtedy czegoś takiego nie było, a na Zachodzie zostały one no, według żądań, tak jak tutaj się pojawiły żądania, według żądań koncernów, zostały one podniesione. Ale tutaj trzeba przypomnieć, nie ma badań. Zagórski z Szumowskim nie mogą nam przynieść papierów i powiedzieć, zobacz, to wszystko bezpieczne. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie jestem wrogiem tej technologii, chociaż koniec końców to się skończy na tym, że po prostu będą nas wszystkie przedmioty podsłuchiwały i to nie jest, nie chcę wam spalić tematu, ale no, myślę, że część osób wie, że na Zachodzie o tym się mówi. I no, może to zostanie uwalone, ale już się taki pomysł pojawił, permanentnego podsłuchiwania. To jest tylko część społeczeństwa. Nie chcę wam tego spalić, ale uwierzcie mi, że to jest. No, ja kiedy o tym usłyszałem, to po prostu mnie zmroziło. Ale osoba, która tutaj to opowiadała, bo to już jest na internecie, ja to sprawdzałem, bardzo spłaszczyła ten temat. No ja się dokopałem bardzo, bardzo daleko. No i nie chcę wam tego spalić, tak? Ale wracając teraz do tematu. Otóż ja nie jestem wrogiem technologii. Niech tam sobie to będzie, bo ja sobie zdaję sprawę rzeczywiście, że to będzie kop dla gospodarki. Tutaj co prawda to już będzie tak, że na tym zyskają tylko koncerny. Tak jak dotychczas, albo inaczej, no tak były pierwsze maszyny parowe. To nie jest tak, że nagle paru chłopów się złożyło i mogli sobie taką maszynę kupić i jakiś geszeft zrobili. Nie? To nie, to tylko bogaci ludzie mogli zrobić. Tak tutaj niestety mimo, że na pewno no, będzie fajnie, tak, fajniejsze filmy, tam powiedzmy, że te samochody jednak będą jeździły, że nie trzeba będzie kupować komputera do gier czy konsoli, ale to wszystko będą usługi prowadzone przez koncerny. Tutaj ludzie, mała szansa, żeby jakaś, pomijając, że polska firma, a żeby ktoś tak sobie normalnie żuczek miał jakiś pomysł i zarobić. To, co mamy, jest dla nas wystarczające. No ale dobrze, żeby nie było, że jestem ciemnogród, okej, niech to będzie. Ale słuchajcie, to znowu mamy pójście koncernu na rękę. Jeżeli oni chcą sobie robić 5G, 10G, słuchajcie, jest już technologia, niech kopią światłowody. Niech te niemieckie, francuskie i w ogóle międzynarodowe, niech pan Solosz, jak taki bogaty jest, niech nam kopią światłowody. Na wieś, wszędzie. Może niech to dofinansują, okej, tak?
Małe firmy mogą kopać, jak są z Wielkopolski, jest na przykład Inea, może kopać, na wiochę może iść. I słuchajcie, to jest takie coś, że ona się szczuje tutaj 5G, ale można sobie światłowód zamówić do 10 giga. Tyle, że to będą potworne koszty dla operatorów. A słuchajcie, taki maszt to po pierwsze kosztuje taniej, po drugie, kiedy będzie wymieniany na nowszy model, to potem powiedzmy, to pójdzie jeszcze na wschód. Gdzieś to się sprzeda i zdezelowane będą sobie tam puszczały te swoje fale i odbierały w biedniejszych krajach. Tutaj rząd powinien się postawić i powinien wykorzystać tą chęć i to parcie do tego, żeby nam ładnie zrobili sieć szkieletową. Niech dopłaca, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest coś, ale tak wiecie, tak jak z autostradami, że wiadomo, że to był wał, że to byli sami swoi, no ale powiedzmy, że jakaś jest umowa, że po iluś latach to po prostu będzie państwo tego właścicielem. Tutaj powinno być to samo. Bo tak jak mówię, jest to szansa dla gospodarki, ale to jest jeszcze większe odbicie się dużych koncernów. Nie ma tutaj interesu Polski, oprócz tego, że no właśnie, nawet jakby gdyby te koncerny tutaj jeszcze u nas rzeczywiście zostawały i realnie się z państwem polskim rozliczały. Ale tutaj niestety mamy złamanie niepisanej umowy społecznej, gdzie te koncerny przetransferowały sobie zyski za granicę, ale no powiedzmy, że Polacy mieli pracę. No i dobra, jakoś można było to jeszcze zrozumieć. Ale no teraz to jest tak, że po prostu sprowadza się tutaj już innych ludzi i z różnych zakątków świata. No i wiecie, no nie ma tutaj już jakiegoś realnego sensu. To szczucie gospodarką, gdzie wzrostem gospodarki, gdzie zyski są transferowane, no to nas to nie urządza. Można powiedzieć, że jest to wręcz okradanie z zasobów przy jawnej aprobacie państwa. Elit tubylczych, tych ludzi nie można już nazwać rządzącymi i tych wszystkich ludzi w Sejmie. No powiedzmy, że tam kilkanaście osób by się tam uzbierało, gdzie można dać kredyt zaufania. Można dać kredyt zaufania. Bo to tak wszyscy pięknie śpiewają, tak, zanim nas w pupkę pokochają, jak oni to pięknie robią, jak oni to pięknie mówią. No dobrze, zanim mi tutaj ktoś dorysuje czapeczkę z celofanu, miałem się rozprawić z dwoma fejkami. Albo nie, jeszcze przecież. Słuchajcie, takie konsultacje społeczne mamy, nie wiem, 2 tygodnie, który to tam będzie? Nie, gdzie tam 2 tygodnie? 29 listopada. Słuchajcie, tak jak na tym marszu, jak rozwiązali, nie, we Wrocku, 80 sekund, chociaż ja oglądałem i ja będę o tym mówił, to tam rzeczywiście, to nie było taka sielanka, jak się o tym mówi, bo te filmy sobie oglądam, ale no to jest tutaj, to co to są za konsultacje społeczne? Myślę, że część z Was to dopiero się dowiedziała albo ode mnie, albo 2-3 dni temu, tak jak ja, więc no co to można zrobić? No panie, no to zróbcie konsultacje, dajcie na jedynce u Pereiry papiery, że to jest dla naszego zdrowia obojętne. To takie, wiecie, znowu robienie z ludzi wała, znowu duraczenie. 2 fejki. Zapewne słyszeliście o tym, że ptaki w Hadze 2 lata temu padały, kiedy zaczęto to testować. Nie? Myślę, że część z Was z czymś takim się spotkało. Ja zacząłem sobie tego szukać. No i to jest, no to był wałek. Ja tutaj co prawda opieram się, Wam linkuję coś takiego jak snoop.com z tą taką lampą, ta żółta strona. Ja wiem, że to jest tak politycznie i w ogóle to tak jest, tak jak Wikipedia, ale powiedzmy, że oni to linkują, tak? Oni tam linkują do fanpage'a, gdzie był, do archiw.org i no nie mogłem znaleźć wcześniejszych informacji i tam rzeczywiście ludzie się potem powoływali. Otóż to wymyślił ktoś, kto prowadzi, tam jest imię i nazwisko, fanpage z teoriami spiskowymi na Facebooku i po prostu tam ludzie potem do tego linkowali. To tam nawet na początku, to zaczęło potem żyć własnym życiem. Zresztą wiecie, no jak tak pomyślę, no to jest głupota, no to co, że jak oni te nadajniki będą stawiali, gdzie niektóre działają w Warszawie, no to co, no to ludzie mają padać od razu jak muchy, nie, to jest bez sensu, tak? To chodzi o to, że to jest biznes dla nich, tak? To jest biznes. I mnie nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś tam ludzi tam wytruć. To powiedzmy, że oni nawet bardzo chcieli, żeby to było dla zdrowia obojętne i sobie robili piniuchy, tak? Po prostu nikt nie chce zażynać swoich potencjalnych klientów, a tutaj akurat tak się składa, że klientami praktycznie jesteśmy wszyscy, tak? Więc to nie o to chodzi. To tutaj jest skutek uboczny,
marginalne, o którym nie chce się mówić, tak? To bardziej tak działa, a nie, że nagle od razu ludzie zaczną padać. Więc samo siebie to się w ogóle nie trzyma kupy, tak? Te stacje już działają, coś tam w Warszawie już działa i nie mamy nagle jakichś informacji, że tam po prostu ludzie padają. To działa w innych krajach i właśnie to jest ta druga informacja. Ja wiem, że jest taka narracja, że no Polska ma być liderem, tak? I no, pojawił się taki kontrargument, że no to my nie tyle co liderem, a mamy być poligonem doświadczalnym. Otóż tak nie jest. To tutaj takie te wszystkie zakusy, które są u nas, no to już jest na zachodzie. Tak? To ja sobie tutaj wam podlinkuję, to tam jest Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia, bodajże w każdym razie macie do tego linki i tam już ilość tam miasta to wszystko działa. I to idzie do przodu. To nie jest, że oni sobie czekają i u nas sobie zobaczą, jak to jest. Nie, to są już wydane pieniądze, to ma być instalowane, to ma już działać. Nie? No i to jest moim zdaniem to taka druga informacja, jaką mielibyśmy być poligonem doświadczalnym. Poligonem doświadczalnym de facto będziemy my wszyscy. Tak? Tutaj w świecie, gdzie te anteny się montuje. No i wiecie, no to jest to, że i w zasięgu tych anten będą nasze lokalne elity, ci wszyscy dziennikarze, ta cała klasa uprzywilejowana, ale też szefowie tych koncernów, tak? To nie jest do końca tak. Wszyscy będziemy na to wystawieni. I tutaj jest bardzo ważne, ponieważ tak jak bywa z niektórymi tematami, jak się potem okazuje fundamentalnymi, już się robi z ludzi kretynów. I no tutaj niestety też jest po części nasza wina, no bo na przykład działa bardzo pan Majka w tym. No i dobrze, i to widać, że chłop się stara, że on to wszystko mówi na poważnie, ale on tak samo nam stręczył Potockiego jako prezydenta i tego typu historie. I teraz niestety to się mści. To się wszystko teraz mu przypomina, no bo on robi jakieś interpelacje. Tam była, nie dopuszczono go do głosu. Nie śledziłem dokładnie przebiegu tego spotkania Rady Miasta, czy co to tam było. No to skandal. Po to się robi jakieś konsultacje, po to się zaprasza ludzi, pomijając, że ten człowiek no jest posłem. Ja sam mu kibicowałem, dobra, wiem. I nie dopuszcza się go, tak? Tylko z drugiej strony, czy on nie robi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, więcej szkody z jakimiś po prostu dziwnymi teoriami. Bo pan czerpie wiedzę od pani Ewy Paweli. I to sygnalistka umysłu, broń mikrofalowa przeciwko Polakom, zdalne samobuje, jakieś takie kierowane, to tego typu tematy. I wiecie, ja dużo tej pani nie słucham. Ja ostatnio na Centrum Edukacyjnym Powiśle czytałem o tych prawach noachickich. No i tam no, mówiła rzeczy potworne, jeżeli chodzi tam, że to ma być wprowadzone, jakie będą kary, takie wiecie, średniowieczne i w ogóle, jeżeli ktoś nie będzie tego przestrzegał. Ja sobie zdaję sprawę, że do źródeł można dotrzeć. Ja się do tego zabierałem kilkukrotnie, ale dopóki wiecie, to nie jest, że sobie gdzieś coś przeczytam i już z tym lecę, że o Jezu, mam, zobaczcie co to jest. Jakiś tam, wiecie, bloger polskojęzyczny z Gerli coś napisał, ale no, żeby to były jakieś takie, wiecie, źródła legitne. I ja sobie zdaję sprawę, że ta pani rzeczywiście ona przesłuchała, tam gdzieś tam to przeczytała i w ogóle, ale no niestety z takim portfolio właśnie, że tutaj sygnaliści, bronie mikrofalowe czy jakieś, no to są po prostu te czapeczki z celofanu. I to jednak z całym szacunkiem, fajnie, że to jest, ale jest wielki problem, że akurat ci ludzie tutaj są no takiej w medialnej awangardzie, że tak powiem, i to wszystko jest trywializowane. I potem zawsze proponuję spojrzeć na takiego statystycznego Kowalskiego, który no nie za bardzo tym się interesuje. On by chciał te nowinki, jak najbardziej. On chce dobrze zarobić, on tam chce sobie po prostu mieć rodzinę, czy tam bez, ale chce sobie fajnie żyć i to o niego się ludzie biją, o jego uwagę, te wszystkie siły, tak? Te NGOsy, politycy i tutaj poparcie różnych pomysłów, nie? I teraz no, jak on sobie tych ludzi zobaczy? To wszystko powinno być robione, ale no właśnie, jakieś fundacje. Wiem, że stowarzyszenie, pan Zbigniew Gelzok to prowadzi, w Radiu Wnet był wywiad. Tak mówię,
Mam jakieś takie z tyłu głowy obawy, że ci ludzie nie do końca wiedzą, co mówią, ale tak jak mówię, trzeba to powtórzyć po raz kolejny. To opiera się... Genezą tego całego nieporozumienia jest to, że nie ma badań. I jednak trzeba by było wymusić. Trzeba by było coś na własną rękę robić. Tylko ten głos się musi przebić. A całym tragizmem jest to, no właśnie, że przebija się głos tego szacownego grona, które w pewnych kręgach, w tym moim, są to ludzie, powiedzmy, no, taka sinusoida, ale ja wiem, że oni są dobrzy, ja wiem, że oni się starają. Ale no to nie są ludzie, którzy powinni jednak być medialni. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie chodzi o złą wolę, to właśnie chodzi o postawienie się, co by zrobił statystyczny Kowalski, których ileś tam milionów, jeżeli się nie przeciągnie, no to nie będzie władzy, nie będzie jakichś ruchów społecznych, nie będzie możliwości rozmowy na ten temat. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Jeżeli macie chwilkę czasu, zapraszam Was na playlistę. Może sobie coś tam przejrzycie, może coś Was ominęło. Będzie mi bardzo fajnie, jeżeli zostaniecie ze mną. Nie do końca, może niekoniecznie na YouTubie. Na Twittera sobie wejdźcie. Polecam Twittera, to jest naprawdę duży przerób informacji. No i gdzie tam jeszcze zapraszam? Na syp.tv. Jak najbardziej wiralowe filmiki, moje filmy, które nie są publikowane. Tam muszę więcej nawrzucać, bo tego jest. No, zostańcie ze mną. Nie odchodźcie. Pamiętajcie, jestem chory. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.